Drugie zapytanie dotyczyło parkingu przy pasażu handlowym na Alei 23 stycznia. No nie do końca, chociaż absolutnie nie zgadzam się z tą odpowiedzią. Odpowiedź jest w tym duchu, znaczy spadałem propozycje, czy w tym duchu toczyły się tam dyskusje, aby urządzić parking na części boiska. Gimnazjum i części boiska drugiego liceum. I taka też była propozycja kiedyś prezesa MPGN-u. Pojawiła się też inna propozycja, aby część targowiska przekształcić w parking. I taka jest odpowiedź, że dzisiaj 1/3 boksów jest tylko i wyłącznie wynajęta i jakby nie ma potrzeby robienia parkingu. No, można powiedzieć w inny sposób. No, 1/3 boksów jest wynajęta, dlatego że tam nie ma jak zaparkować. I być może trzeba popracować nad w ogóle zmianą filozofii funkcjonowania tego pasażu. Może powinien być to zielony rynek, może ta formuła, która jest do dzisiaj forsowana, jest po prostu już się nie sprawdza, ale do zmiany tej formuły funkcjonowania tego pasażu niezbędny jest parking. I pomysł polegający na tym, aby pasaż przekształcać w parking, a tak z tej odpowiedzi wynika. No po pierwsze, ja byłem na spotkaniu z kupcami, on jest bardzo kontrowersyjny i kupcy się na to nie do końca godzą, bo to jest zburzenie części budek, no, czegoś, co tam zostało zainwestowane, no jest to jakaś tam ostateczność i pytanie, czy jest sens pójścia w tym kierunku, czy jednak nie lepiej zagospodarować teren, który jest no, nijak zagospodarowany. To, co cały czas, o czym cały czas mówimy, że i jedna szkoła, i druga szkoła tak naprawdę nie ma dzisiaj porządnego boiska. Obszar jest tam bardzo duży. Można by w ten sposób zwiększyć liczbę miejsc parkingowych, chociażby na przykład przenosząc parking, który jest dzisiaj zlokalizowany na rogu Toruńskiej, tak? Który koszmarnie wygląda i który powinien zginąć w tym miejscu. Przecież inwestycja pasażu handlowego, która została przeprowadzona, nie wiem, 10 lat temu, albo i dłużej, no między innymi miała spowodować, że ten kwartał na styku Alei 23 stycznia i Toruńskiej no, zostanie zabudowany i zniknie tam koszmar. Budek, a co tam zrobiono po 15 latach? No jest jeszcze gorzej niż kiedyś i jest parking, który no oczywiście zaspokaja w jakiś sposób zapotrzebowanie na miejsca parkingowe, ale jest to rozwiązanie jakieś doraźne, które powinno zginąć. Dlatego nie możemy ingerować w tereny prywatne, jakim jest po prostu teren z PSSO-em, tak? To jest teren spółdzielni i to oni decydują, co na ich terenie jest, dopóki nie ma tam zagrożenia zdrowia, życia, no to nie możemy ingerować, tak? A jeżeli takowe jest, no to od tego mamy czy to Pinbud, czy inne instytucje, które mogą nakazać przywrócenie bezpieczeństwa, sama estetyka, czy nam się podoba, czy nam się nie podoba, no nie możemy mieć wpływu na to, czy inwestor w danym momencie chce budować ten swój dom handlowy, czy nie chce. Miasto poszło na wszelkie ustępstwa, choćby z miejscowym planem, ja osobiście byłem zaangażowany, aby to z kołem również od tyłu miało też dojazd do swojego budynku, tam osobnicy kwiatowie, myśmy tam robili konfigurację z zamianą gruntu ze spółdzielcami, aby jak najbardziej ułatwić, aby ta inwestycja ruszyła. No niestety no, kryzys kilka lat temu, który przyszedł i w ogóle zapaść w sumie handlu, wstrzymała plany inwestycyjne i inwestor, który chciał wspólnie, bodajże firma Nestor chyba z Lublina, który chciał wspólnie inwestować w ten projekt, wycofała się z całego projektu. Drugie, jeżeli chodzi o grunt kwestii społecznych. Oczywiście, że miasto nie może ingerować, aczkolwiek miasto może być bardziej aktywne, panie prezydencie. Niedawno zrealizowaliśmy wielką inwestycję, chociażby w kontekście PPP. Dlaczego miasto na przykład nie podjęło inicjatywy, że sterowanie ruchem, które zostało wybudowane, piękny budynek na ulicy Dworcowej, już nic nie stało na przeszkodzie, żeby dogadać się z PSS-Społem i na przykład stworzyć partnerstwo publiczno-prywatne i tam umieścić to na jego terenie, na przykład po części wspierając jego inwestycje. Jest dużo różnych możliwości, które można by wykorzystać, niestandardowych, tylko widać, że no niestety PSS
słabo sobie radzi z tak bardzo dobrze położoną parcelą. Być może wymaga jakiegoś wsparcia, a miastu powinno zależeć, aby to miejsce, które jest jednak centralnie położone, no wyglądało zdecydowanie lepiej. Co do prowadzenia tam parkingu, więc ja mam przeciwko tam parkingowi, ale wydaje mi się, że nie wiem, czy on spełnia wszystkie warunki sanitarne. I czy nie może miasto też podjąć bardziej rygorystycznych działań, aby ten parking zaczął, jeżeli tam już ma być parking, zaczął lepiej wyglądać. Przecież są przepisy, które mówią o tym, w jakim miejscu parking może być zlokalizowany, chodzi tutaj o oleje i tak dalej. No nie wiem, czy on jest taki bezpieczny dla środowiska, czy spełnia wszystkie wymagania. Więc myślę, że powinniśmy być bardziej aktywni. Niestety, ja wiem, że może estetyzacja to nie wszystko, a trzeba pamiętać, że to może nie jest najważniejsze, ale trzeba pamiętać, że wiele miast dzisiaj przykłada bardzo dużo uwagi do estetyzacji, powołuje referaty estetyzacji, próbuje podejmować właśnie działania, aby upiększać miasto, no a my nie możemy sobie poradzić od wielu lat z tą parcelą. Teraz, szanowny panie, nie można popatrzeć o PPK, bo bez perspektywy budować tak zwanych projektów hybrydowych w procesie publicznym prywatnym w oparciu również o wsparcie środków unijnych. Ta możliwość jest dopiero odblokowana od nowej perspektywy na lata 2014-2020 i o tego typu projektach również w mieście myślimy wspólnie właśnie z inwestorami prywatnymi, aby inne parcele miasta uporządkować, tak? Natomiast w przypadku budowy centrum sterowania ruchem, po pierwsze pamiętajmy, że mieliśmy środki ograniczone na rozwój niskoemisyjnego transportu w RPO województwa. Na nasze miasto to było tam kilkadziesiąt milionów i tyle, i ani złotówki więcej. Bo to było podzielone pomiędzy miasta, które posiadają rozwiska tramwajowe Bydgoszcz, Toruń i Grudziądz i każdy według swojej wielkości otrzymał konkretne środki, a nie więcej. Natomiast rezygnacja z lokalizacji w tym miejscu centrum, no przede wszystkim wiązała się z bardzo dużym kosztem przebudowy gazociągu średniego ciśnienia, który idzie właśnie na skrzyżowaniu Alei 23 stycznia i ulicy Toruńskiej, bo tam dokładnie idzie gazociąg. I inwestycja tam posadowienia budynku sterowania ruchem wiązała się z nakładami tracą już w miliony złotych, na co mieliśmy wsparcie unijnego. Radnym Czerkiem proponowaliśmy, żeby był umieszczony w młynie, a ten młyn prawdopodobnie został sprzedany. Jeżeli ten projekt jest aktualny, to być może trzeba podjąć dialog z PSS Społem, żeby może to w tym miejscu zlokalizować, żeby nie centralnie z korzyścią dla tego miejsca.